Twój przewodnik po świecie języka angielskiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tu Monika Podbielska. Witam w kolejnym odcinku podcastu Twój przewodnik języka angielskiego. Na wstępie przypominam, że na stronie www.monikapodbielska.pl możecie zapoznać się z tekstem, który Wam tutaj opowiadam, przytaczam. Możecie też zapoznać się z informacjami gramatycznymi, z regułami, o których mu rozmawiamy, ale też możecie pobrać karty pracy z ćwiczeniami utrwalającymi materiał, który akurat omawiamy. A jeżeli dla relaksu chcielibyście zapoznać się z różnymi wyrażeniami angielskimi, powiedzeniami lub przysłowiami, tutaj wybieram takie, które uważam za zabawne, relaksujące, śmieszne, to zapraszam na mojego Instagrama Monika Podbielska angielski. Dzisiaj porozmawiamy sobie o słowach, określeniach so and such. So and such są to dwa bardzo krótkie słowa, jak słychać, i niby są oczywiste, ale jakże często są mylone. Oznaczają one po prostu taki, taka, takie. Tak, czyli powiemy taka interesująca książka, taki duży budynek, takie to małe. Więc wydaje nam się na pierwszy rzut oka, że rzeczywiście jest to bardzo proste. Stosując so i such, możemy też sprawić, żeby nasze wypowiedzi brzmiały bardziej naturalne. I teraz posłuchajcie, kiedy stosujemy so, a kiedy stosujemy such. Zaczniemy od so. Jeżeli chcemy opisać jakąś osobę lub sytuację za pomocą tylko przymiotnika czy przysłówka i chcemy powiedzieć takie ciekawe, taki duży, nie stosując już rzeczownika, to będzie nam potrzebne właśnie so, które poprzedzi ten przymiotnik lub przysłówek i dodatkowo go wzmocni. I powiemy, it is so interesting. To takie ciekawe. It is so interesting. This film was so boring. Ten film był taki nudny. It's so cold. Jest tak zimno. It's so cold. I'm so sad. Jestem bardzo smutna. Zwróćcie uwagę, że tutaj mówię bardzo, ponieważ tak naprawdę so można też w ten sposób tłumaczyć. Ale żeby było łatwiej zapamiętać, trzymajmy się. Taki, taka, takie. The wedding was so beautiful. Ślub był taki piękny. The wedding was so beautiful. It's been so long since I last spoke to him. Minęło tyle czasu, odkąd ostatni raz z nim rozmawiałem. It's been so long since I last spoke to him. This is taking so long. To zabiera tyle czasu. This is taking so long. Z wyrażeniem so i przymiotnikiem, przysłówkiem stosujemy też dodatkowo łącznik that. Wówczas pokazujemy skutek. It was so boring that we left in the middle of the movie. Było tak nudno, że wyszliśmy w środku filmu. It was so boring that we left in the middle of the movie. She was so tired that she fell asleep immediately. Ona była tak zmęczona, że natychmiast zasnęła. She was so tired that she fell asleep immediately. W tego typu zdaniach możemy opuścić that i też będzie dobrze. Na przykład, it was so bad we left in the middle of the movie. Było tak kiepsko, że wyszliśmy w środku filmu. It was so bad we left in the middle of the movie. Pamiętajcie, że so wzmacnia, podkreśla intensywność danego przymiotnika lub przysłówka. I'm usually not so emotional. Zazwyczaj nie jestem aż tak emocjonalna. I'm usually not so emotional. I don't usually drink so much. Zwykle nie piję aż tyle. I don't usually drink so much. Mam nadzieję, że te przykłady, jeżeli chodzi o so, były jasne i pomogły Wam w zrozumieniu i zapamiętaniu, kiedy stosujemy to określenie. Teraz przechodzimy do such. Such w tłumaczeniu na język polski oznacza to samo co so, czyli taki, taka, takie. Natomiast stosujemy go, kiedy w zdaniu dodatkowo pojawia się rzeczownik,
czyli powiemy such a beautiful day. Dodatkowo oprócz przymiotnika mamy tu słowo day, czyli pojawił się rzeczownik. Powiemy więc it is such a long evening. To taki długi wieczór. It is such a long evening. They were such good students. Oni byli tak dobrymi studentami. They were such good students. It was such an interesting film. To był taki interesujący film. It was such an interesting film. It is such a story. Niezła historia. It is such a story. Zwróćcie uwagę, że przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej dodajemy tuż po such e przed spółgłoską i n przed samogłoską. A więc powiemy such a big boy, taki duży chłopiec. Such a big boy. Such big boys, tacy duzi chłopcy, such big boys. Tutaj mamy liczbę mnogą, więc przedimka nieokreślonego e już nie stosujemy. Such an interesting film, taki interesujący film. Such an interesting film. Such interesting films, takie interesujące filmy. Such interesting films. It's been such a long time since I last spoke to him. Minęło tak dużo czasu, odkąd z nim porozmawiałem. It's been such a long time since I last spoke to him. This is taking such a long time. To zabiera tyle czasu. This is taking such a long time. I have never seen such weather before. Nie widziałem wcześniej takiej pogody. I have never seen such weather before. I can't believe you bought such a car. Nie mogę uwierzyć, że kupiłeś taki samochód. I can't believe you bought such a car. W wyrażeniu and such, które jest na końcu zwykle zdania, oznacza ono i tym podobne, i takie tam, tego typu. She likes cakes, candies and such. Ona lubi ciastka, cukierki, tego typu rzeczy. I tym podobne rzeczy. She likes cakes, candies and such. I want to go shopping for shoes, clothes and such. Chcę iść na zakupy po buty, ubrania i takie tam. Wyrażenie zaś such as oznacza taki jak. I like red flowers, such as roses and tulips. Lubię czerwone kwiaty, takie jak róże i tulipany. I like red flowers, such as roses and tulips. Famous actors, such as Tom Cruise, make a lot of money. Aktorzy tacy jak Tom Cruise zarabiają mnóstwo pieniędzy. Famous actors, such as Tom Cruise, make a lot of money. Ale angielski nie byłby sobą, gdyby nie było jakichś wyjątków od reguły. Mówię tu o regule dotyczącej so, gdzie stosujemy go tylko przed przymiotnikami, bez rzeczownika, i such, gdzie stosujemy go przed określeniami zawierającymi rzeczownik. I tym wyjątkiem, o którym chcę Wam powiedzieć. Jeżeli chcemy użyć słowa dużo, czyli tak dużo, tak mało, i celowo stosuję tutaj określenie słowo, no bo tu jest kolejny problem, jak przyporządkować gramatycznie dużo i mało, ale to jest zupełnie inny temat. Więc po prostu zapamiętajcie, że chodzi tu o słowo dużo i mało. I z tymi określeniami zawsze, zawsze stosujemy so, a nie such, nawet jeżeli się pojawi rzeczownik. Jeżeli chodzi o słowa takie jak many, much, little, a little, czyli właśnie nasze dużo i mało, to zapraszam Was do wysłuchania odcinku 47, gdzie bardzo szczegółowo omówiłam różnice między nimi i jak je stosujemy, więc będziecie tam mogli posłuchać mnóstwo przykładów i mam nadzieję, że też sobie doskonale wtedy to zapamiętacie, zrozumiecie, kiedy stosujemy many, much, little, a little. Ale dla szybkiego przypomnienia. Many stosujemy dla rzeczowników policzalnych i oznacza to dużo. Many people, many apples. Much to dużo dla rzeczowników niepoliczalnych. Much tea, much coffee,
much water, much money. Few to mało dla rzeczowników policzalnych. Few people, few apples. Little to mało dla rzeczowników niepoliczalnych. Little water, little money. Jeżeli chcemy więc powiedzieć, jest tak dużo pieniędzy, albo było ich tak wielu, to niezależnie od tego, czy stosujemy słowo tak dużo, czy tak dużo czegoś i właśnie dodajemy ten rzeczownik, zawsze, jeszcze raz tutaj przypominam, będziemy stosować so, a nie such. Posłuchajcie więc przykładów. He spent so much money on this car. On wydał tak dużo na ten samochód. So much money. He speaks so much. On tak dużo mówi. I drink so much water. Piję tak dużo wody. I drink so much water. There were so many people. Tam było tak dużo ludzi. I drank so much. Tyle wypiłem. I drank so much beer. Wypiłem tak dużo piwa. I drank so much tea. Wypiłem tak dużo herbaty. Jeżeli zaś zamiast much lub many zastosujemy określenie, które możemy stosować wymiennie właśnie z much lub many i też oznacza dużo, czyli a lot of. Nie musimy tu pamiętać, czy stosujemy przed rzeczownikiem policzalnym, czy nie, możemy zawsze właśnie zastosować wyrażenie a lot of. To wyrażenie a lot of łączy się zawsze z określeniem such, czyli much many, so, so much, so many, so few, so little, natomiast a lot of, such, such a lot of water. Posłuchajcie przykładów. I drank such a lot of alcohol. Wypiłem tak dużo alkoholu. Ale I drank so much alcohol. John has such a lot of dogs. John ma tyle psów. Ale John has so many dogs. Takie tematy gramatyczne zawsze staram się wam obrazować w piosenkach. Dlatego, że piosenek bardzo miło się słucha i przy okazji możemy zapamiętywać właśnie stosowanie wszystkich tych nudnych i nużących reguł. Takie reguły wpadają nam wtedy przyjemnie w ucho i dzięki temu możemy je skutecznie zapamiętywać. W przypadku So and Such polecam wam dwa utwory. I znowu jak wejdziecie na moją stronę, na stronę konkretnie tego dzisiejszego odcinka, to znajdziecie tam linki, gdzie te piosenki umieszczone są. Na YouTubie możecie sobie posłuchać, obejrzeć, czytać słowa i w ten sposób bardziej precyzyjnie śledzić, jednocześnie w miły i przyjemny sposób, tekst z podkładem muzycznym. Pierwszy utwór to Joe Cocker, You Are So Beautiful. Myślę, że każdy was się zetknął z tą piosenką gdzieś w przeszłości. Bardzo przyjemnie wpada w ucho. No i mamy zastosowane tutaj właśnie so, tylko z przymiotnikiem. You are so beautiful to me. Nie ma rzeczownika, więc stosujemy tylko so. Druga piosenka to Elvis Presley, Such a Night. Pojawił się rzeczownik, więc stosujemy such. It was a night. What a night. It was such a night. To była taka noc. I potem bardzo pięknie Elvis nam śpiewa. It was really such a kiss. A to był taki pocałunek. Koniecznie posłuchajcie sobie tych piosenek i wtedy so and such bardzo przyjemnie wpadnie wam w ucho. Mam nadzieję, że rozumiecie już, kiedy stosujemy so, a kiedy stosujemy such. No ale teraz, żeby to sobie utrwalić, konieczne są ćwiczenia. Pobierzcie więc kartę pracy z mojej strony www.monikapodbielska.pl i sprawdźcie się. Wejdźcie po prostu na stronę dzisiejszego odcinka i tam będziecie mogli pobrać zarówno ten materiał, który dzisiaj wysłuchaliście, jak i ćwiczenia utrwalające. Zawsze powtarzam, że u dorosłych bardzo ważne jest zrozumienie reguł, bo jak zrozumiecie, to wtedy już taką pewnością siebie, śmiało jesteście w stanie stosować wszystkie te reguły w praktyce, czyli po prostu
mówić. Jak nie rozumiecie, to potem boimy się tego stosować, bo może popełnimy jakiś błąd, boimy się ośmieszyć. Dlatego przećwiczcie wszystko, co wam tutaj opowiadam. I do roboty, czyli do śmiałego mówienia. A tymczasem zapraszam na kolejne spotkanie i do zobaczenia na Instagramie Monika Podbielska Angielski.